Wojewoda podjął taką decyzję po upływie niespełna 3 tygodni od momentu, kiedy szpital wrócił do normalnej pracy jako szpital wielospecjalistyczny i w którym obecnie zajętych jest już około 300 łóżek. Dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zdecydowała o skierowaniu odwołania do ministra zdrowia. My musimy mieć czas, aby tych pacjentów, tych, którzy mogą wypisać ze szpitala, a tych, którzy muszą kontynuować hospitalizację, przekazać do innych placówek. Decyzja wojewody jest decyzją podlegającą natychmiastowemu wykonaniu, informuje szpital. Przypomnijmy, że do tej pory w szpitalu przy Tochtermana dla pacjentów z koronawirusem dostępnych było 26 łóżek i 3 tak zwane respiratorowe. Natomiast chcemy zapewnić Państwa, którzy przebywają w naszym szpitalu na oddziałach, że zechcemy, aby przekazywanie było w sposób bezpieczny, tak aby rzeczywiście było to i dla Państwa bezpieczne. Są to osoby, które przeszły zabiegi, w związku z tym musimy to rzeczywiście wszystko zorganizować tak, aby pacjenci byli bezpieczni. Wojewoda zlecił zapewnienie 200 łóżek. To może oznaczać wyłączenie większości szpitalnych oddziałów. Placówka czeka na dalsze wytyczne. Musimy wspólnie poszukać takich rozwiązań, które z jednej strony zabezpieczą Radomian zakażonych koronawirusem, ale również tych wszystkich, którzy mają inne schorzenia i wymagają pomocy lekarskiej. Przypomnijmy, że kiedy Radomski Szpital Specjalistyczny funkcjonował jako jednoimienny, dla pacjentów z koronawirusem zapewnionych było około 280 łóżek, a w całym szpitalu jest około 500 miejsc dla pacjentów.